roku 1534-1535 Sejm w Czewiatowie za panowania księcia Filipa I postanowił przyjąć protestantyzm. Jeżeli władca przyjmował nową religię, przyjmował cały lud. Także te wszystkie kościoły stały się kościołami protestanckimi. Sytuacja ta trwała do początku XIX wieku, kiedy to w 1811 roku pojawili się w miejscowości Bożysławiec nowi osadnicy i oni byli katolikami i tam założono pierwszą gminę katolicką na terenie obecnej gminy Goleniów. W samym Goleniowie nie było jeszcze kościoła katolickiego, pojawił się w roku 1930. W lipcu, w końcu lipca zaczęto budowę tego kościoła, w grudniu zakończono, mówimy tutaj o dzisiejszym kościele Świętego Jerzego przy ulicy Andersa. Goleniów w latach 30., w momencie, w którym rozpoczęto budowę kościoła katolickiego, kościoła świętego Jerzego, liczył tylko 125 katolików. Bardzo łatwo zauważyć różnice architektoniczne między kościołem świętej Katarzyny a kościołem przy ulicy generała Andersa. No jest to bardzo proste, jest to zupełnie inny styl budowy, jest to różnica 500 lat, ponad 500 lat. I w czasie budowy tego kościoła w formie, jaką znamy dzisiaj, w latach 80. dla Goleniowa był to na pewno bardzo ciekawy punkt zainteresowania, ponieważ architektonicznie ta bryła odbiegała i dzisiaj jeszcze odbiega od całej zabudowy w Goleniowie. Wtedy mieliśmy proste baraki na sklepy, czy budownictwo typu bloki i tak dalej. Wszystko raczej przypominało pudełka od zapałek, a tutaj nagle taka awangardowa budowla. Po tym kościele niemieckim została tylko prawa część, czyli ta z czerwonej cegły, która dzisiaj mieści plebanię. Pierwszym proboszczem tego kościoła został ksiądz Albert Hirsch. Za swoje antynazistowskie poglądy, za ludzkie traktowanie robotników przymusowych został w 1943 roku aresztowany, uwięziony w Goleniowie i w 1944 roku z powodu trudnych warunków, z powodu głodu, wyczęczenia zmarł w tym Goleniowie. Przez kościół przewinęło się jeszcze w 1945 roku i wcześniej kilku księży. No, byli oni wszyscy polsko mówiący. Między innymi pojawia się nazwisko Georga Kubiaka, który nawet w okresie wojny odprawiał tutaj msze. On odwiedzał więzienie, ponieważ był równocześnie kapelanem więziennym. Próbował się wstawić za księżmi, bo nie tylko ksiądz Hirsch tam przebywał, między innymi ksiądz Greifswaldu Alfons Waxman, ale mimo hajlowania, ponieważ ze wspomnień robotników przymusowych wynika, że często podnosił rękę w odpowiednim geście, został przez naczelnika więzienia, przez dyrektora więzienia bardzo szybko przywołany do porządku, nie mógł tym więźniom pomóc. Później jeszcze przed końcem samej wojny przebywał tutaj ksiądz Antoni Majewski, który uciekł przed frontem, po kilku tygodniach powrócił do Goleniowa. Kościół nie był zniszczony, był oczywiście częściowo rozgrabiony, zdewastowany. Poszedł do władz miasta i poprosił o pomoc, ponieważ chciał w nim zrobić porządek, ale usłyszał, że jeżeli chce mieć porządek w kościele, powinien sam zakasać rękawy i sobie ten porządek zrobić. Obraził się i wrócił, wyjechał do Niemiec. Dopiero 8 września 1945 roku do Goleniowa przyjechał ksiądz Franciszek Włodarczyk. Ten zakasał rękawy i ten kościół, czy też kaplicę z okresu niemieckiego rozbudował praktycznie dwukrotnie i w takiej formie po rozbudowie przez księdza Włodarczyka kościół przetrwał do roku 1980. W 1980 roku już ksiądz Bogdan Schmidt, który został proboszczem w parafii świętego Jerzego, rozbudował ten kościół do rozmiarów, jakie widzimy dzisiaj. Ta rozbudowa zakończyła się dokładnie 31 grudnia 1985 roku, kiedy to kościół został poświęcony i również w pełni oddany do użytku wiernych.